Może by w naszej świątyni, gdzie patronuje święty Filip Neri, mieć ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu, dar miłości i pokoju, przed którym już tak wiele osób modliło się, oddając swoje serce Jezusowi Eucharystycznemu. I chcemy tę dzisiejszą uroczystością rozpocząć ten wielki dar modlitwy przed Jezusem o pokój na świecie. Dzisiejszy świat jest bardzo dotknięty przemocą, cierpieniem i nienawiścią wobec ludzkiego życia. Dlatego bardzo pilnie potrzebuje modlitwy i zjednoczenia wszelkich wysiłków w przywróceniu harmonii oraz pokojowego współistnienia narodów. Prawdziwy pokój jest bowiem wartością, którą zdobywa się nie przymusem militarnym, politycznym czy ekonomicznym, ale na kolanach. Misją naszego Stowarzyszenia Comunità Regina della Pace, czyli Stowarzyszenia Królowej Pokoju, jest międzynarodowe apostolstwo adoracji Chrystusa Eucharystycznego w intencji pokoju i pojednania między ludźmi. Inicjatywa ta zrodziła się w odpowiedzi na wezwanie Maryi Królowej Pokoju, a także z pragnienia realizacji duchowego testamentu wielkiego orędownika pokoju, jakim był święty Jan Paweł II. Formą realizacji tego celu stało się dzieło, które nazywamy 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju. Jest to projekt utworzenia na świecie 12 miejsc, takich międzynarodowych centrów wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Aktualnie ten projekt prowadzony jest w Jerozolimie, w Oziornoje, w Medjugorje, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kibeho, na Filipinach i w Korei Południowej. Pragniemy, aby te miejsca, aby te międzynarodowe sanktuaria modlitwy powstawały na różnych kontynentach, w miejscach doświadczonych skutkami konfliktów zbrojnych, brakiem pokoju, porozumienia między ludźmi i religiami. W tych częściach świata, gdzie ludzie, pragnąc pokoju i pojednania, poszukują im prawdziwego źródła. Materialnym znakiem tego duchowego dzieła są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją nawiązującą do wizerunku Matki Bożej. Powstają one w Polsce w pracowni gdańskiego artysty pana Mariusza Damikowskiego. Swoim niezwykłym pięknem, materiałami, które zostają użyte do wykonania tych dzieł, chcemy oddać cześć żywemu Bogu, a także służą one temu, aby pogłębiać duchowe owoce i łaski, jakie płyną ze spotkania z Chrystusem Eucharystycznym. Dlatego gorąco zachęcam Państwa, by w tym czasie, kiedy ołtarz jest tu w Kościele, w parafii Matki Bożej Królowej Świata, by podjąć to osobiste zaangażowanie i włączyć się w modlitwę o pokój. Szanowny księże, drodzy biskupie, drodzy księża, drodzy Państwo. Muszę w dwóch słowach odnieść się do osoby pana Piotra Ciołkiewicza, bo to właśnie w jego sercu przed laty zrodziło się pragnienie ofiarowania monstrancji do bazy Domu Bożego w Jerozolimie. A to pragnienie zaowocowało realizacją ołtarza przy czwartej stacji drogi krzyżowej i powstaniem kolejnych miejsc adoracji, centrów modlitwowo. Takim katechizmem, z którego czerpię w swojej twórczości, jest list tego artystów Jana Pawła II. I tutaj nie zapisał takie słowa. Każdemu z Was pragnę przypomnieć, że przymierze istniejące od zawsze pomiędzy Ewangelią Świętą, niezależnie od swych aspektów funkcjonalnych, wiąże się z wezwaniem do wniknięcia w twórczą intuicją Bogu, tajemnicy Boga wcielonego, a zarazem w tajemnicę człowieka.
Marc Chagall mówił, że artyści przez całe wieki czerpią z wielobarwnej palety barw, jaką jest Ewangelia, która i dla mnie jest źródłem inspiracji. Stąd pierwsza obnażą posłowy Jerozolimy jest od swoistą egzegezą Apokalipsy świętego Jana. Drugi ołtarz, który powstał do Kazachstanu, jest ołtarzem miłosierdzia. Ewangelia świętego Łukasza stała się inspiracją do realizacji tego ołtarza. A to kolejny ołtarz, który rozmawiany i zrealizowany do Jana Sutrona w Szczytości Słoniowej. Inspiracja plastyczna została zaczerpnięta z całunu tryjskiego, a całun, jak mówi Benedykt XVI, jest swoistą obrazem Ewangelii. Tematem łączącym wszystkie dotyczące ołtarza jest osoba Maryi, Matki Bożej prowadzącej do Chrystusa Eucharystycznego. To światło daje nam Maryja, Matka Miłosierdzia, która pierwsza to światło pielęgnowała i z tym światłem szła przez życie aż pod krzyż, by tam zostać matką wszystkich ludzi. Chrystus mówi o sobie: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I ten ołtarz Domum Caritas et Pax, dar miłości miłosiernej i pokoju, jest napisany światłem. Dona nobis.